promoc YouTube'a w rapie, no skille. Takich jak ty to posiadam już wielu, a ich liczba spadnie do zera po płycie. Cały ja, cały ja. Miałem skończyć na dnie, a teraz podbijam świat. Cały ja, cały ja. Leć, że chcę stąd zniknąć, przeczytaj o sobie kilka fanfiction. W zegarku za 200 wyszukam mieszkań w centrum. Przekładam sprawy disrasmentów, chcę być nie na miejscu. Nie planuję ile metrów, wszystko kwestia fundamentów. Przyjechaliśmy po drona, który... Odleciałem dronem 2 km do przodu i pół kilometra do góry, żeby nagrać pięknie. I okazało się, że wylądował za dużą rzeką. I żeby tam dojechać do tego punktu, to trzeba było 40 km jechać dookoła. Przyjechaliśmy, okazało się, że nie ma przejścia. Jechaliśmy przez takie bagna. Jesteśmy na jakimś terenie prywatnym, ale jest pięknie. Pięknie tu jest. Teraz włączam na... Dobrze, że zostało jakieś 5% baterii w dronie. Że on może pokazać jeszcze GPS-em, gdzie jest. A, o, nawet nie może. Nawet już się rozładował. No to pięknie. No to pięknie. Ale dobra, to jeszcze jest kawał drogi do przodu. Będzie tu przejazd? Ale przejazd stos. Kolejny sprawdzian, kolejny sprawdzian. Można by takie gałęzie porysują cały samochód. Przejechaliśmy, porysowaliśmy tylko samochód. A ta piękna sosna. Tu jest gdzieś ta górka, pod którą naprawdę wylądowałem. Ale porysował się samochód równo, od spodu i z góry. Ale czego się nie robi, żeby odzyskać drona? Jak tu jest pięknie. Ale tu jest klimat przepiękny. Patrz. To jest takie to, tak jakby te górki piasku. Dla mnie to... Czekaj. Gdzie to mogło być? To się nagrało na telefonie. Pierdolę, znaleźliśmy w Afryce! W Afryce! Ale 1,5 kilometra był od nas. Przejechaliśmy 40 km dookoła Zegrza. Sztos. To są te wyprawy, o których mówiłem. Taki piękny widok mamy nad Zegrzem. Jest to teren prywatny, wszedłem tutaj tylko po drona, bo nam wleciał na sam koniec wysepki. Ale jest taka cisza i taki spokój. Ten samochód przechodzi już takie testy, że to jest samochód produkowany jako samochód dostawczy do rozwożenia jakichś przesyłek albo różnych paczek. A on przechodzi takie testy. Dobrze, że mu tylko opony terenowe i pomyślałem, że mam terenowy samochód.
mała grzechotka pod ręką ci leży gdzieś. Tu. Jak ci idzie? Dobrze, dobrze. Będzie fajnie.